Wczoraj przy okazji inauguracji bieżącej kolejki na Estadio de los Juegos Mediterráneos byliśmy świadkami świetnego widowiska, choć przed meczem nikt się nie spodziewał, że w starciu Dawida... Copa del Rey pokazał, że nie zapomniał, jak się gra w piłkę. Oto cały skład Getafe, 25 Guaita, 20 Valera, 5 Naldo, 4 Velázquez, 2 Alexis, to lewa obrona, Rodriguez 22, 8 Lassen, dalej 14 Pedro León, 21 Michel, 11 Yoda, 7 Lafita. Nie ma dwóch lewych obrońców kontuzjowanych, i Lago i Escudero, stąd stoper na lewej stronie. Zwraca też brak środkowego napastnika. Lafita na tej pozycji ustawiony, taki piłkarz raczej szybkościowy, co kontry. To też z Deportivo La Coruña 2-1. Po drugie, w tym sezonie Getafe przede wszystkim, jeśli strzela, to w meczach wyjazdowych. Na swoich śmieciach tylko czterokrotnie, uwaga, czterokrotnie piłkarze Getafe wpisywali się na listę strzelców. Nie zostawiają. Nie dał rady Leo Messi, próbuje jeszcze Dani Alves. Ambitny Brazylijczyk wygrał to starcie, teraz pomógł Busquets, Xavi w pole karne, wychodzi Guaita, tam Piqué. Uwaga, bo pusta bramka i nie ma gola, Suarez. On strzelał już ze spalonego, bo bramkarz był przed nim, a został co prawda obrońca, no ale to niewiele daje, bo musi być, jak wiemy... Że on po prostu w takiej roli jak dzisiaj czuje się najlepiej. Alexis. No i znów szybkość będzie decydująca. Lafita kontra Alves. Lafita! Lafita! Nie ma bramki! Wydawało mi się, że tam po pierwszym tempie, po pierwszym zwodzie był materiał idealny na to, by oddać strzał. A później... Jak ja tylko zobaczę palec od tej stopy za linią, to od razu będzie gwizdek. Messi czy Xavi? Trzeba Messiego poprosić, żeby pozwolił wykonać rzut wolny. Tyczy się to także Xaviego. Leo Messi! Messi poprzeczka, więc to samo, co w spotkaniu ze Spaniolem. No, może odetchnąć Kosmin kontra Zulgo i zaapelować do swoich piłkarzy, żeby więcej takich fauli. Raz jeszcze. Nawet nie drgnął w bramce Vicente Guaita. A po co miał się ruszać? Się ruszać, to tak już... Zobacz. Nic nie zależało od niego. 402 już golem Argentyńczyka dla Barcelony. Czy będzie gol numer 403? Messi! Trudna piłka! Vicente Guaita zareagował, ale gdzieś ona mu też... Zresztą chwali go Kosmin kontra za grę bez piłki, za stwarzanie przestrzeni dla innych piłkarzy swoimi ruchami. No zobaczymy, co się z tego dzisiaj potwierdzi. Ostatnio sporo mówił właśnie o Alvaro, rumuński trener, jak bardzo zadowolony jest z jego powrotu. Jordi Alba. Dużo przestrzeni ma, za dużo, a Jordi Alba, Xavi! Niezły to był strzał, pomysł na pewno bardzo dobry, piłka taka pozująca. Jordi Alba. Dojechaliśmy do 90. minuty tego spotkania. Vázquez, Castro, Diego Castro w polu karnym, Castro, jeszcze Pedro León. No teraz tą piłkę mógł spokojnie przepuścić Adriano, ale... Katastrofalnie źle. Alexis, teraz na utrzymanie piłki przede wszystkim musi grać Getafe. Zostali sporą grupą zawodników na połowie Barcelony. A tu jeszcze 10 sekund, nie jest to dużo, ale w przypadku Barcelony może być wystarczająco. Nie no, w przypadku Realu, gdyby koniec! Z własnej połowy atakował. Koniec tego spotkania, a więc to, o czym mówiłeś, czego oczekiwał Kosmin kontra, stało się faktem. Getafe, Barcelona 0-0. Sędzia nie przerwał tego meczu o parę sekund za wcześnie, bo Alvaro...